umiłowani w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym. Witam Was bardzo serdecznie 20 września z Dębowca, z filiału parafii ewangelickiej w Skoczowie. A chcę Was powitać słowami hasła dnia dzisiejszego, słowami z księgi proroka Izajasza oraz z Ewangelii według świętego Marka. U proroka Izajasza w jego księdze w 42 rozdziale w pierwszym wierszu czytamy: Natchnąłem mojego sługę moim duchem, aby nadał narodom prawo. Zaś ewangelista Marek w 10 rozdziale w wierszach od 42 do 43 pisał takie słowa: Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. Pozycja społeczna wiąże się we współczesnym świecie bardzo mocno z pieniędzmi i władzą. Nie inaczej było w czasach biblijnych. Doskonale to chyba widać na przykładzie tych, którzy byli w stanie zaoferować 30 srebrników Judaszowi za wskazanie mistrza z Nazaretu. Często wydaje się, że pozycja społeczna jest gwarantem nietykalności, a często i wzbicia się człowieka ponad obowiązujące go prawo. Pan Jezus jednak ukazuje, że ani władza, ani pieniądze, ani ci, którzy je posiadają, nie są wyznacznikami prawa. Tym najwyższym prawodawcą jest Bóg, który nadał światu, stworzonemu przez siebie światu, pewne zasady, nad którymi tylko On panuje. I według to, których zasad ten świat funkcjonuje. Pan Jezus częstokroć przypomina, że podstawową zasadą naszego życia powinna być jednak miłość. Bezprecedensowo ukazuje to, myjąc stopy swoim uczniom przed ostatnią wieczerzą. Mistrz staje się sługą. Boży Syn pozwala przybić się do krzyża. To jest prawo miłości. Kto chce być wielki, niech będzie sługą waszym. Kto chce być wielki, niech okazuje miłość. Chciejmy okazywać sobie miłość, serdeczność każdego dnia, także dzisiaj. Chciejmy być tymi, którzy przynoszą innym miłość, szacunek, zrozumienie. Pozostańcie z Bogiem. Dobrego dnia, a być może, jeśli oglądacie to wieczorem, dobrego wieczoru.